Kolejne auto do nas trafiło, w zasadzie tylko na wymianę opon. Opony są wymienione, ale tradycyjnie, żeby nie było tak prosto, coś zawsze musiało wyjść. Zgadnijcie, gdzie to auto dzisiaj w nocy jedzie. O, tarczę mamy w takim stanie, nie wiem, czy uchwycę rant. Widać, jaki jest duży rant. Klocka jest... Pewnie jest wielu z Was powie, że jeszcze dojeździ. No oczywiście może dojeździć, ale przed podróżą na Chorwację tutaj powiedzieliśmy właścicielce, że no pasuje to wymienić, bo to nie jest to 500 km, tylko to jest po 1400 w jedną czy 1000 km w dwie strony. Auto będzie dopakowane, więc tutaj tarcze i klocki jak najbardziej pasuje wymienić. Tutaj jest może takie, no nie wiem, 15% klocka. Dosyć dużo korozji, już tutaj pan Jasiek wyczyścił z korozji. Teraz zdemontujemy zaciski, nowe tarcze, nowe klocki już są. Z drugiej strony rant nie mniejszy. Klocka jest podobnie. No ale to jest taka w miarę szybka robota, w miarę szybka. Nie przewidujemy tutaj żadnych komplikacji, więc a znajoma też, więc tutaj przy okazji wymiany opon postanowiliśmy też jej tutaj wymienić te tarcze i klocki. Tutaj od środka nie ma jak zobaczyć, ale od środka tego klocka jest jeszcze mniej niż od zewnątrz, więc skoro tutaj jest 15%, to tam od środka będzie około 10%, więc tutaj żeby już mogła bezpiecznie i spokojnie jechać, wymienimy nowe tarcze, nowe klocki. No i musimy jej sami tutaj przed podróżą dotrzeć, czyli docieranie zrobimy dłuższe, nie te pierwsze 40 hamowań, tylko tym autem troszkę więcej pojeździmy. No bo jak ma jechać w nocy, żeby już nie przypaliła ich i żeby się dotarły odpowiednio. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.